Papież Franciszek wyraził zgodę na błogosławieństwa par nieregularnych, czyli m.in. par homoseksualnych oraz rozwodników. Jednocześnie podkreślono, aby ceremonia odbywała się bez rytuałów, jak w ceremonii małżeństwa. Wszystkie znaki na niebie mówią, że najprawdopodobniej nowym prezesem TVP zostanie Jarosław Kurski. Jest to starszy brat byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego. Zaraz pokażę Wam film, jak się hartuje dzieci w przedszkolu w Rosji. A teraz porównajmy to do polskiego wychowania, wręcz przeciwnie. No dobra, ale oglądamy film. Такое зрелище у неподготовленного наверняка вызовет мороз по коже. Всего несколько секунд на 15-градусном холоде и снова в помещение. Другие малыши устраивают снежный забег. Методика основана на принципе действия русской бани. Тепло, короткий холод и опять в тепло. Zobaczcie, ktoś wrzuca zdjęcie ugotowanych jajek i nawet to wywoła hejt w internecie. Od razu pojawią się osoby, które napiszą, że jajka są źle ugotowane, że wokół żółtek jest ciemna obwódka i są przegotowane. Gotowały się powyżej 10 minut i z żółtek wytrąciły się związki siarki. No i pamiętajcie, takie jajko jest szkodliwe dla zdrowia. Dobrze ugotowane jajko powinno mieć lekko ścięte żółtko, najlepiej surowe. Elon Musk zaskoczył wszystkich na konferencji, mówiąc, że nie należy demonizować ropy i gazu w perspektywie średnioterminowej. Jednocześnie przyznał, że ważne jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w celu ochrony planety. Dodatkowo jego zdaniem alarm dotyczący zmian klimatycznych jest w perspektywie krótkoterminowej przesadzony. Jego zdaniem ruch ekologiczny prawdopodobnie przesadza, co może spowodować utratę wiary w przyszłości przez wiele osób. Były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski odniósł się do trudnej sytuacji Ukrainy. Zasoby ukraińskie maleją, a pomoc szczególnie amerykańska nie przychodzi. Musimy to jasno powiedzieć. Jeżeli Ukraina zostanie pozbawiona pomocy nie tylko militarnej, ale i finansowej na funkcjonowanie państwa, to tę wojnę przegra. Mówiąc wprost, Putina będziemy mieli na Bugu, prawdopodobnie w Mołdawii, krajach bałtyckich, na pewno w Azji Centralnej. Odbudowa imperium będzie trwała.